Został dosłownie tydzień na złożenie projektu do szóstej edycji suwalskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Suwałk mają do rozdysponowania po raz pierwszy aż 2 miliony 600 tysięcy złotych z kasy miejskiej. To sporo, mając na uwadze, że w pierwszej edycji na realizację pomysłów Suwałczan był zaledwie milion. Zainteresowanie takim dysponowaniem pieniędzmi było ogromne i rok później wartość środków SBO. Podwojono. Do szóstej edycji zgłaszać można projekty w trzech kategoriach. Tak zwane duże o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych. Łącznie na ich realizację możemy wydać 2 miliony złotych. Na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych zaplanowano pół miliona. Na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych zabezpieczono 100 tysięcy. Dotychczas z budżetu obywatelskiego sfinansowanych zostało 45 przedsięwzięć, w tym całkiem sporo inwestycji. Przypominamy, że składać swe projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta. Osoby małoletnie również pod warunkiem uzyskania na to zgody opiekunów. Pod projektem musi się Podpisać co najmniej 15 mieszkańców. Po zakończeniu zbiórki projektów i ich zweryfikowaniu w trzeciej dekadzie października rozpocznie się głosowanie mieszkańców, które potrwa do 9 listopada. Listę zwycięskich projektów poznamy 26 listopada.